Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, to jest kolejny odcinek Wiedźmina. Przypomnę wam, co tutaj się działo. W jednym z odcinków był tak zwany telewizor, w którym pojawił się tajemniczy jegomość. I prawdopodobnie znajduje on się tutaj. Także zobaczymy, o co chodzi. Wchodzę dokładnie tutaj. Zobaczymy, co mnie tutaj czeka. No proszę bardzo, jestem gościu. Lustro tu ma. Po powrocie urządzę wielkie polowanie. A dobra, dobra. Witaj ponownie, Wiedźminie. Witaj, Radowidzie. Tym razem nie dzieli nas magiczne lustro. Cieszę się, że zdołałeś namierzyć moją kryjówkę. Triss Merigold maczała w tym palce, prawda? Znasz Triss? Nie osobiście, ale znam Filipę Eilhart, a to tak, jakbym znał wszystkie czarodziejki. Kim jesteś? I nie chodzi mi o twoje imię. Dobre pytanie. Niestety to skomplikowana sprawa. Wychowałem się na dworze królewskim Redanii. Mój ojciec został zamordowany w trakcie wojny z Nilfgaardem. Odkąd przestałem się interesować zabawkami, próbuję odzyskać swoje dziedzictwo, znaleźć morderców ojca i zaprowadzić porządek na włościach. Niestety, otaczają mnie sprzedajni zdrajcy, czarodziejki nimfomanki cierpiące na przerost ambicji i niewyżyci kapłani Wiecznego Ognia. Zdążyłem się zorientować, że te merskie elity wyglądają podobnie. Nie wątpię. Nic tak nie przyciąga skurwysynów jak władza. Masz do mnie sprawę? Zauważyłeś, że w Wyzimie pojawiły się ostatnio dziwne edykty? Obiło mi się coś o uszy. No cóż, na tych edyktach znajduje się królewska pieczęć, ale zachodzi podejrzenie, że są sfałszowane. Powiedz coś więcej. Talar mówił prawdę. Foltest wcale nie podpisał tych edyktów. Jego podpis wygląda inaczej. Znasz Talara? Oczywiście. Byłbym kretynem, gdybym nie znał szefa wywiadu ościennego państwa. Czyli stan wyjątkowy nie jest dziełem Foltesta? Nie. Myślę, że powinienem go o tym powiadomić. Łysolek, tylko uważaj na słowa. Kim jest Filippa? Filippa Eilhart jest jedną z najważniejszych postaci w Redanii. Zasiada w Radzie Regencyjnej, dopóki młody król nie osiągnie odpowiedniego wieku, by przejąć władzę. Przekupiła, omamiła lub zastraszyła połowę wpływowych osobistości Redanii. Dodatkowo jest członkinią Loży Czarodziejek, do której należy również twoja Triss. Czarodziejów nie przyjmują? O ile wiem, nie. Ale nie śmiej się. Każda z tych kobiet uważa, że ma prawo decydować o losach świata. Skoro tak mówisz... Nie lekceważyłbym czarodziejek. Są piękne, mądre i pomocne. Ale to tylko pozory. Jeszcze się z nimi rozprawię. Jedyne, co przemawia na korzyść twojej znajomej czarodziejki, to fakt, że już kiedyś zdradziła przyjaciółki. Ufam, Triss. Przypomnisz sobie jeszcze moje słowa. Co cię łączy z Addą? Chciałbym ją nakłonić do ślubu z królem Redanii. Taki mariaż byłby korzystny dla obu państw. Dzięki pomocy Foltesta król Redanii mógłby wreszcie pozbyć się pasożytów i zacząć normalnie rządzić. Temeria zyskałaby zaś wsparcie w walce z wiewiórkami. O rozwoju handlu nie wspomnę. Do tego połączone siły obu monarchii byłyby w stanie przeciwstawić się rosnącej potędze zakonów rycerskich, czcicieli Wiecznego Ognia, coraz silniejszych gildii kupieckich i cechów rzemieślniczych, co więcej... Wystarczy, przekonałeś mnie. Niestety nie jestem księżniczką Addą. A ty, Wiedźminie, co sądzisz o foltestowej córce? O co konkretnie pytasz? Pytam cię jako eksperta od potworów. Adda była strzygą, odczarowałeś ją. Owszem. Czy będzie mogła mieć dzieci? Nie widzę przeszkód. Normalne, zdrowe, ludzkie dzieci? Tak mi się wydaje. Ale byłoby dobrze, gdyby któryś z wiedzących rzucił na nią okiem. Dziękuję, Wiedźminie. To dla mnie ważne. Chciałbym, żeby ta rozmowa została między nami. Jeszcze jedno. Wiem, że Adda jest tobą zafascynowana. Mam nadzieję, że nie będziesz próbował pokrzyżować planów dynastycznych Redanii. Nie obawiaj się, królu. Nie będę się mieszał. Kiedy się zorientowałeś? Twoi ludzie patrzyli na ciebie w dziwny sposób, kiedy mówiłeś o Redanii i Addzie. Jeśli będziesz kiedyś w Redanii, odwiedź dwór królewski. Bywaj, Wiedźminie. Bywaj, królu. Trochę niedorzeczne jest, że król jest tutaj, kurka wodna.
bez ochrony w ogóle, no nie wiem. Dobra, o co tu chodzi teraz? W ten sposób nie dotrę. Spotkałem Radowida osobiście. Jest po uszy zaplątany w zimskie intrygi, wie o fałszywych edyktach i bardzo interesuje go księżniczka Adda. No jest królem sąsiedniej Redanii, dowiedziałem się aż zbyt wiele. Kontakty z królami nigdy nie kończą się dobrze, w ten sposób nie dotrę do Salamandry. Nie chcę się mieszać w sprawy królów, to zbyt ryzykowne. Dobra, w takim razie... Skoro wszyscy ludzie Foltesta, to robię zadanie z Triss. Tak jest. Dobra, Łysolek. Spadam, narka. Trzymaj się. Siedź tu sobie i patrz się w ścianę. Dobra, nikt się nie dowie tam. Dostała katoblefasa i... się chętna zrobiła i dlatego Wiedźmin sobie tam pochędożył trochę. Nic z tym złego nie ma, uważam. Co cię tu przywiodło? Nie chcę wiedzieć. Dobra. Triss teraz. Co ty masz dla mnie? Dzieciak jest? Jest. Siema, co tam? Chciałbym mieć małego pieska. Wola Boga. Przy naszym trybie życia nie możemy mieć pieska. Jesteś niedobry. Mógłbym go przytulać. No, laseczka. Co tam słychać? Cieszę się, że umiesz zaopiekować się Alwinem. Pozyskałem dla nas sojuszników. Świetnie. Spotkanie z Leuwardenem to idealne miejsce na rozmowę. Zatem postanowione. Geralt, zadarliśmy z potężnymi ludźmi. Ta rozmowa może wiele zmienić. Co masz na myśli? Zakończ swoje sprawy w Wyzimie. I dobrze się przygotuj. Może weź ze sobą jakieś eliksiry. Potem może być za późno. Dobrze, przyjdę do ciebie później. Dobra. Cieszę się, że umiesz zaopiekować się Alwinem. Kimonko. I robimy eliksiry w takim razie. Potrzebne mi jest tak. Co ja mam ogólnie? Dekokt. Dobra, 3 sztuki mam, to starczy. Nieznany eliksir 1. Pozwala widzieć niewidzialnych przeciwników. To się może kiedyś przydać. Zamieć. Okej, też jest, mam 2 sztuki. Biały miód. To też się może przydać. Żoninę łzy. Usuwać to też. Fajne. Nieznany olej. Argentia. Olej tutaj paraliżujący ból, osełka. Okej, czyli tak naprawdę potrzebny mi jest kociak 1. Potrzebna mi jest jaskółka razy 2. Co tu jeszcze ciekawego? Zaraz talenty będziemy rozdawać. Jaskółka, kociak, olej przeciw insektoidom, to tam trupojadom. Pocałunek zwiększa odporność na krwawienie. Powój zwiększa odporność na kwas. Puszczyk znacznie regeneracja energii. Zamieć to mam. Żoninę łzy mam.
Dobra, chyba wszystko, nie będę. Mam tu jeszcze trochę wódeczki. Nawet nie trochę, tylko... Kurde, dużo. Dobra, zrobię sobie to. Jeszcze jedno. I zrobię sobie... Jeszcze jaskółka. Ta jaskółka bardzo dobrze działa. Zostały mi jeszcze takie butelki, okej. Zrobię jeszcze kociaka, jakby trzeba było. Dobra. Macie jakieś propozycje, jaki eliksir jeszcze mogę zrobić z tych, co się tu podświetlają? Argentia. Biała mewa, miód. Do zera poziom toksyczności. Może to jeszcze jedno walne. Okej. Tym razem to wszystko. Natomiast... Jeszcze wydamy tutaj, co mamy? 4 srebrne dziadostwa, 10 takich. Okej. Czyli tak. Siła, tu już nie mogę nic dać. Na razie oczywiście. Zręczność. Tu z te główne mam wszystkie zrobione. Wytrzymałość również. Inteligencja. O, tutaj mogę. Natężenie bazowe znaków plus 20 odblokowuje 5. poziom znaków. To wezmę sobie jedno. Teraz tak, znaki art to jest podstawa. To jest dla mnie podstawowy czar i w to będę inwestował. Oraz mówiliście coś, żeby igni jeszcze tutaj dopakowywać. Mam jeszcze 2 punkty, to mogę jeszcze w igni dziabnąć. Tylko koszt energii rośnie, kurka wodna. Dobra, dam jedno i jedno dam wytrzymałość, coś czuję tu gdzieś. Regeneracja energii plus 50 to jest niezłe. Odporność na ogłuszenia. Koszt energii przy atakach specjalnych. Odporność na ból. Czas trwania ogłuszenia. Zmieniony metabolizm. Niewrażliwość na ból. Niewrażliwość na zatrucie. Odporność na krwawienie to. Działa tylko wtedy, gdy Geralt jest zatruty eliksirem. Takie kiepskie to. Może jakiś tutaj stalowy silny. O, to sobie dziabnę. Stalowy silny. Dobra, i teraz 10 to tak. Znaki Ard. To już mam wszystko. Teraz tak, tutaj. Co to jest? Wola walki. Działa tylko wtedy. Dobra, to nieważne. Zręczność. Szansa trafienia plus 50% szansa uniku. Ja jeszcze tego nie mam. A, działa od północy do świtu. Ale dupa. A tu odbijanie strzał. To też mnie nie interesuje. Wytrzymałość. Co to jest? Alkoholowe. 20 punktów żywotności. No, to jest dupa. 2 razy dziennie miejsca mocy. Dupa. Inteligencja przypomina sobie na temat potężnych potworów, których nie musiał spotkać w grze. Mam 10, dam jedno.
100, wschód księżyca, natężenie znaków plus 100%. Działa tylko w nocy. Wezmę to sobie. Nie mogę? Wymagane wypicie mutagenu. Ola Boga. Znak art już jest wszystko. No i to Igni inwestuje. Tu też mam wszystko. Jarden tutaj w ogóle nie mam. Powoduje ból. Powoduje ból. Tylko że ja tego nie chcę. Dobra, style. Na razie się na tych stalowych tutaj ładnie dałem. Krwawienie plus 15. Nie Jarden, tylko Irden. A w dupie z tym. Dobra, dziabnę te krwawienia. Tego to nie chcę. Okej, to tyle jest. Szybki. Ból plus 30, ale ból plus 15 to dziabnę. A tu precyzyjne trafienie plus 10, niech będzie. Powalenie, no niech będzie, podcięcie. Niech będzie. Zostały 3 punkty. O, to jest dobre, obrażenia plus 40. Srebrny silny, jeżeli jest podpalony. To jest fajne. I został jeden punkcik. To w srebrny szybki damy. Co to jest? Ty jest oślepiony. No nie no. Precyzyjne trafienie. Dobra, wszystko rozdane. Trochę to, słuchajcie, trwało. Ale mogę teraz już z czystym sumieniem w kimonko pójść. Jest 23:58, prawdopodobnie trzeba by było kończyć jakiś tam odcinek, ale jeszcze zobaczymy, o co chodzi. Nowe wpisy w bestiariusza, proszę bardzo. Już jestem gotowy, moja droga. Co tu tak ciemno się zrobiło? Co tak się tu schowałaś w tym zaułku? Dzieciaka, spać byś najpierw położyła, a nie... Cicho! Jest środek nocy, Alvin śpi. Alvin śpi, a ten skacze przy kominku. O Boże, o Boże, o Boże. Alvin śpi. Pozyskałem dla nas sojuszników. Zakończ swoje sprawy w Wyzimie. I dobrze się przygotuj. Może weź ze sobą jakieś eliksiry. Potem może być za późno. Jestem gotów. Spotkajmy się w nowym Narakorcie. Powiadomię wszystkich zainteresowanych. Skąd wiesz, kto... Jestem czarodziejką, pamiętasz? A ty myślisz tak głośno, że mimowolnie odczytuję twoje myśli. Powinienem się udać do nowego Narakortu. Więc robię dzidę. Miki 2000 na hitboxie napisał, że za 10 minut będzie pół godzinki, czyli słuchajcie, jeszcze 10 minut tego filmu nam zostało. Rzeczywiście jest noc, ale dla Wiedźmina to nic takiego. No teraz troszeczkę jestem dopakowany właśnie. Walnij jaskółkę przed wejściem. O co chodzi? Wojskowi dowiedzieli się o waszych spotkaniach, a Salamandra ma wtyki w armii. Musisz uciekać. Nie mogę. Muszę porozmawiać z innymi. Salamandry zaraz tu będą. Zatem stawię im czoło. Uciekaj. Zwariowałeś? Wiedziałem, że nie uciekniesz. Nawet na to liczyłem. Nie daj się zabić, Geralt. Ty też, wilkołaku.
twoje... Walczysz z wilkołakiem? No proszę, nasza zasadzka udała się podwójnie. Nie do końca. Niespodzianka. Kurka wodna. Graj, muzyko. Dobra. Jaskółka. Dobra, jedziemy. Czyli styl mieczol ten i styl ten musi być. Nie wiem dlaczego. Dobra. Ten styl. Nie no, nie ten miecz, chłopie. To! No! Kurka wodna, nareszcie. Jedziesz. Jedziesz w niego. Dobra. A to co jest, ten Javet? Dobra, to ciebie wezmę tym. Jedziesz, 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 jedziesz w niego. No. Nie wiem, zarypałem go? Pozwolę żyć Vincentowi, zabójczej bestii. Świat się zmienia. Pojawiły się nowe potwory, znacznie groźniejsze. Fistech, niewolnictwo, bezkarność bandytów. Wilkołak nie jest już wrogiem gatunku ludzkiego. Czającym się w mroku złem. Jest nocnym mścicielem, stróżem ładu. Świat się zmienia. Poza tym Vincent to porządny wilkołak. Jeszcze to dziadostwo zostało. Gin, Maro, przebrzydła. Dobra. To ja tego Javeda tutaj zaciućkałem? Tutaj leży on. Czarny proszek, dupa zbita. Nielegalny miecz to jest dupa. Sztylet najwyżej później wyrzucę. Sześć orenów. Kurka wodna, same bogole. Następne sześć orenów. Coś z tym trzeba zrobić. Ektoplazma, dobra, to się przyda. Okej, okay, gdzie tu reszta ferajny? Trzeba do góry iść, no. Musisz się śpieszyć. Dobra, śpieszę się. Słuchajcie, idę na górę teraz. Komoda zawsze dobrze sprawdzić. Oczywiście nic nie ma. Idziemy tu. Jesteś wreszcie, wilku. Witajcie. Czekaliśmy już tylko na ciebie. Postanowiliście coś? Owszem. Powiedzmy, że Jejwin zgodził się na współpracę. Pod pewnymi warunkami, Dwan. Mniejsza o warunki, tym zajmiemy się później. Ważne, że wszystko już gotowe. Gotowe do czego? Do teleportacji, wilku. Dzięki kamykowi, który ukradłeś... Pomińmy szczegóły. Triss teleportuje ciebie i Jejwina do bazy Salamandry. Otworzycie wejście dla oddziału elfów. Kiedy? To ostatnia rzecz, która została nam do ustalenia. Cisza. Słyszę czyjeś kroki. Drzwi są zamknięte. Otwierać! W imię króla Foltesta i płonącej róży! To Devet. No, to mamy problem. Wiemy o nielegalnym zgromadzeniu i o elfie, który w nim uczestniczy. Otwierajcie, jeśli nie chcecie zawisnąć! Czarodziejko, możesz nas teleportować? Mój oddział jest już gotowy. Czyście wszyscy poszaleli? On ma rację. To może być jedyna szansa. Alk Imbagahara! Widziałem kiedyś maga, który wyłonił się z teleportu bez nóg. Nogi wyszły 5 sekund później. Liczę do 3! I wyważamy drzwi!
Może jednak... Dark Umbra der Hadrian! Dobra, kurka wodna, no, jest teleporter. Mam nadzieję, że nogi będą razem z Wiedźminem. A, dobrze, że kota zrobiłem. Słuchajcie, moi drodzy, wszystko wskazuje na to, że zaczną się naprawdę ciekawe rzeczy w przyszłym odcinku. A teraz już minęło prawie pół godziny, więc jeszcze tylko zażyję kociaka. Gdzie on tutaj jest? Gdzie jest kociak? Żoninę łzy. No kurka wodna. Biały miód, zamieć. Jest kot, mam tylko jednego? Wydawało mi się, że więcej tego zrobiłem. Jaskółka, więc tak, umieszczę sobie jaskółkę tu. I może zamieć. Może się przyda. Dobra, i kota łyknę. Okej, wszystko nam się rozjaśniło tutaj. Słuchajcie, to jest już teraz naprawdę koniec tego odcinka. Wygląda na to, że zupełnie wszystko nam się pokiczkało, zmieniło. Muszę powiedzieć pani czarodziejce, że tym razem nieco przesadziła. Wygląda na to, że chyba nie jestem w takim miejscu, w którym powinienem być, ale to już zobaczycie, co się dalej stanie w następnym odcinku. Żegnam się z wami i do usłyszenia.